albo malowanie na jedwabiu, to troszeczkę inaczej brzmi. Jest to wynik pracy uczestników warsztatów w tym roku, na wiosnę i na jesieni, dzięki działaniu Fundacji Alternatywy. Fundacja działa od 2004 roku. Zakończyła Akademię Sztuk Pięknych, maluje, głównie zajmuje się malarstwem olejnym i właśnie też malowaniem na jedwabiu. Ja teraz oddam głos Bartłomiejowi Gładuniowi, który... Z mojej strony i ze strony fundacji, ponieważ jedwab jest bardzo kobiecy i to kobiety powinny się wypowiadać na temat jedwabiu i wrażliwości tych prac. Oddaję głos pani Dorocie Wójcik. Witam was wszystkich. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Chciałabym osób, a tutaj na wystawie prezentujemy pracę jedynie tych 50 osób, które brały udział w zajęciach. Bardzo różnorodne. Dla niektórych osób to były takie pierwsze kroki za płoty, pierwsze doświadczenia związane z malarstwem w ogóle. Dla innych to jest po prostu kolejna technika, którą opanowywują, kolejne możliwości. Bardzo taka przyjemna, relaksująca. Dziękuję wam. Salen del centro, el círculo, el movimiento del agua, y los peces tienen una expresión un poco como si estuvieran escapando, huyendo de algo. Es como si hubiera una historia dentro de la tela. Por otra parte, hay planetas, entonces es una mezcla del espacio, del cielo con el agua. Es como si fuera el momento de la creación o algo así, como si fuera un episodio mitológico. Parece que hay una historia muy bella dentro que se puede contar. Y como yo soy de la costa, pues me gusta mucho el mar y siempre echo de menos el mar y siempre que veo cosas del mar, pues me emociono mucho. Muchas gracias. De nada. Me gusta la carraca, ese pájaro de ahí. Bueno, se parece mucho a la carraca, que es mi pájaro favorito. Y por eso me gusta mucho porque se lo puedo besar. Pues yo nunca había escuchado ese pájaro. No,